Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Judy i witam was w kolejnym już materiale ze Skyrima. Tak więc właśnie, moi drodzy, zobaczcie, co nam się tutaj otworzyło. Otworzyło nam się coś dziwnego, w ogóle co to jest, czaszka trolla. No ale wiecie, ona jest w ogóle, jakie tutaj miało, jakie miejsce. Jest kuferek, nie trzeba go wcale otwierać, drobny klejnot, dużo. No i dość cenny miecz, gdybym miał więcej, wiecie, udźwigu, no to bym go nie brał, ale że ma taką wartość, to go możemy wziąć. Chociaż jest ciężki. I dobra, udajmy się do mglistego gaju. Jak wiecie, w poprzednim odcinku przez przypadek, zupełnie przez przypadek wbiliśmy tutaj. Teraz jednak jestem tutaj z... O, cześć Lydio. Chcesz mnie trochę straszyć, jak widzę. Chcę wiedzieć, co to jest w ogóle za miejsce. Jakieś, nie wiem, magiczne miejsce, wydaje mi się. Przeszliśmy tutaj jakimś dziwnym teleportem. Jak mówię, ja wiele rzeczy robiłem po pijaku, ale to, co się tu dzieje, złapmy sobie. A co tam? Mogę łapać, to łapię. Mamy tutaj... O, są jacyś ludzie. Udaj się, poszukaj Sama i Kostura. To ty jesteś Sam. Ej, to ja z tobą wygrałem. Jesteś. Zaczynałem już myśleć, że ci się nie uda. A co, mieliśmy jakiś zakład, żeby się tu spotkać? Nie wiem, muszę z nim porozmawiać, słuchajcie. Jesteś. Zaczynałem już myśleć, no, wiem, że ci wiem. Się nie uda. A to była nie lada podróż. Gdzie jesteśmy? No dokładnie. Ciekawy jestem, czy on uwzględniał, że muszę pozabijać tych gości, żeby tutaj dotrzeć, nie wiem. Tak myślałem, że nie będziesz pamiętać swojej pierwszej wycieczki tutaj. To był dla ciebie wielki wieczór. Sądzę, że bez wątpliwości udało ci się zasłużyć na ten kostur. Okej, mam wszystkie rzeczy potrzebne do naprawy. A, pióro wiedźmokrucha i tak dalej. Możesz to wszystko wyrzucić. Widzisz... Zwyczajnie potrzebowałem czegoś, by zachęcić cię do wyruszenia w świat i szerzenia wesołości. I udało ci się! Od 100 lat tak dobrze się nie bawiłem. Ja pierdolę! Ej, kim on jest, słuchajcie? To jest jakiś demon cholerny. Ej, no tego bym się nie spodziewał, słuchajcie. Nagrywam te odcinki do przodu, nikt nie zdążył mi zaspoilerować w komentarzach i dobrze, bo moja mina teraz, jakbyście ją widzieli, jest naprawdę mocna. A w ogóle to kim ty jesteś, ty Sanguinie tak naprawdę, a nie Samie? Jestem Sanguin, dedryczny książę rozpusty. Wiem, wiem, jak mogłem cię okłamać. Ale cóż, jak mogłem ci zaufać, zanim nie wypiliśmy wspólnie kilku głębszych. Szybko jednak zdałem sobie sprawę, że będziesz bardziej wartościowym właścicielem mojego niezbyt świętego kostura, niż ten bezużyteczny kawał mięsa. Aha, dobra, ale dlaczego twój wybór padł na mnie? Tylko dlatego, że potrafię dużo wypić? Bądźmy szczerzy. Nie zawsze podejmuję przemyślane decyzje. Ale ty bywasz w różnych miejscach. Być może pod wpływem starego wujka Sanguina udałoby ci się nieco skorygować swój kurs. No, dzięki, chyba. Cała przyjemność po mojej stronie. Ale na ciebie chyba już czas. Nie ma sensu trzymać cię tutaj z tym kosturem. Słuchajcie, gdzie on mnie wysłał? Co tu się stało? Gdzie ja byłem? Ja byłem w jakimś, nie wiem, miejscu, gdzie są deadryczni bogowie? Co się stało? Co my tu robimy? Osłaniam cię. Aha, osłaniasz mnie. Spoko, dobra. Ej, gdzie ja się pojawiłem? Dobra, prowadź, muszę... Deadryczny wpływ, o, dostałem trofkę. Jakże miło. Czekajcie, w jakim ja jestem miejscu? Jestem w tym... aha, w tym? Tu, gdzie tą rozróbę zrobiłem, taką pozabijałem tylu? Tu jest jakieś takie miejsce? Jeśli szukasz pracy, aha, a nie, tu byłem już kiedyś. Aha, nie, ja tutaj chyba... zaraz. Wydawało mi się, że jestem w innym miejscu. A no właśnie, jestem w Białej Grani, a nie tam, bo mówię, coś jest nie tak. Tam mam jakiś cel po prostu chyba do wykonania. No bo tak, tu była ta babka, pamiętam to zupełnie. Ale jazda, słuchajcie. Co tu się wydarzyło? Ale wykonaliśmy naprawdę ciekawe zadanie. Zobaczcie, okazało się, że byłem zabawką w rękach deadrycznego bóstwa. Bóstwa rozpusty, jak się nie mylę. Holy shit. Ale jazda. Dobra, słuchajcie. Gdzie przebywa, co to jest? Pomów z więźniem. A, właśnie, chciałem pomówić z tym jakimś więźniem. Tak, pamiętam to. Nie będę... Bardziej byłbym tak naprawdę... Czekajcie, gdzie to jest? Bardziej byłbym po stronie tych całych... Czekajcie, to mi się włączy na mapie. Po stronie tej kobiety, aniżeli
aniżeli jeszcze szczególnie, że to jest naprawdę ktoś ważny się okazuje, a oni za bardzo mi nie dali wytycznych. No, co prawda może jakbym nagadał na nią, to mi dają zarobić, ale myślę, że w ten sposób możemy uaktywnić jakieś znacznie ciekawsze zadanie, jeżeli pomożemy jednak jej, a nie im. Dlatego ja tak też zamierzam zrobić. Jestem co prawda, wiecie, złodziejem, raczej, wiecie, kasa, jeszcze raz kasa, w ogóle nie świeci mi się tutaj, czekajcie. Nie muszę gdzieś tam tędy zejść na przykład, nie ma tu jakiegoś innego wejścia? Tak się zastanawiam. O, bo tutaj są jakieś takie, wiecie, o tak, tutaj jest wejście do więzienia, tak też się spodziewałem, że raczej od strony pałacu nie będzie. Lochy smoczej przystani. Jak pamiętacie, musimy tu porozmawiać z kimś, żeby dał nam info, gdzie iść. Co prawda ja ich spotkałem już w jednej w karczmie, więc może on mnie naprowadzi do tamtego miejsca, nie wiem. W ogóle jestem tanem, więc powinni mnie tutaj słuchać. O co chodzi? Nie, nie smoki, ja sobie przejść chcę. O, jest tutaj jakiś, wymaga klucza. Niedobrze, nie mogę z nim porozmawiać. Ej, ty, podejdź. Dobra, muszę z nimi porozmawiać chyba, co? Pierwszy raz zdarzyło mi się coś takiego widzieć. Jakiejś istocie została mapa. Ej, oni mi o czymś powiedzieli ważnym. Nie słuchałem ich za bardzo, no ale potem sobie zobaczę. Czekajcie, chcę z nimi porozmawiać. Tak. Dobra, oni wszyscy gadają. Ja chcę wiedzieć, jak ja się tam mam dostać. Czekajcie. Drzwi do celi, ale do drzwi do tej celi potrzebne jest... Ej, mogę... O, właśnie, mogę z nimi rozmawiać. Muszę znaleźć Kematu. Gdzie się ukrywa? Życie ci niemiłe? Skoro znasz jego imię, to wiesz też, że spotkanie z nim oznaczałoby konfrontację z samą śmiercią. Wygląda jednak na to, że i ty, i ja mamy swoje potrzeby. Może zdołamy sobie nawzajem pomóc. A czego ci trzeba? Zgaduję, że chciałbyś stąd wyjść, ale nie wiem, czy ci pomogę w takim razie. Pozwalając się schwytać, splamiłem honor swych braci. Dlatego mnie zostawili. Mój czas pośród alikrów dobiegł końca. Ale nie mam zamiaru umierać w tym zapomnianym przez bogów miejscu. Jeśli wyjdę z więzienia, rozpocznę nowe życie. Pomóż mi, a powiem ci, co zechcesz. Aha, ile wynosi twoja grzywna? Dlaczego cię tu zostawili? Znaczy, to już wiem, bo dał się złapać. Ale to w takim razie ile wynosi twoja grzywna? 100 sztuk złota powinno wystarczyć na zwolnienie mnie z więzienia. Masz tyle, prawda? Lepiej, żeby było cię na to stać, jeśli chcesz poznać te informacje. Daj pieniądze jednemu ze strażników, a powiem ci, co wiem. No dobra, okej. 100 sztuk złota to nie jest coś dużego, więc można dać. Aczkolwiek może uda mi się go przekonać, wiecie, jestem tanem, więc go wypuść. Chcę zapłacić grzywny za tego więźnia. Zrobione. Przy okazji przekonaj go, żeby nie zbliżał się do miasta. Okej, dobra, miałem nadzieję, że go przekonam, no ale niestety straciłem. I co mam teraz zrobić? Otworzycie? Ty, podejdź tutaj. Podejdź tutaj. Muszę powiedzieć, że już zapłaciłem za ciebie, ale jeszcze cię nie chcą chyba wypuścić. Porozmawiajmy o tym, jak możemy sobie pomóc. Jeśli mnie stąd wykupisz, to powiem ci wszystko, co chcesz wiedzieć. No dobra, ale już cię wykupiłem. Twoja grzywna została zapłacona, teraz opowiedz mi o Kematu. W porządku. Kematu znajduje się na zachód od Białej Grani i na północ od Granitowego Wzgórza. To niepozorna mała jaskinia zwana Norą Szulera. Chyba zdajesz sobie sprawę, że jeśli postawisz tam stopę, to już nigdy nie wyjdziesz. Zabiją cię. Ale to już twój problem, nie mój. Stary, nie znasz mnie. No, wypuść go, wypuść go. A tu okazało się, wiecie... Co? Aha, dobra, nie, on chyba do mnie tego nie mówił. Ale okej, moi drodzy. Jakaś jaskinia, jakaś grota, gdzieś w cholerę daleko. Gdzie ja mam iść? Dobra, tam gdzieś. Co my tu mamy? Zabij Kematu. No w takiej odległości najbliżej mam jakiś ten pomnik. A tu raczej takie są... Raczej są jakieś takie, wiecie, wyżyny, znaczy nie wyżyny, tylko raczej takie niziny. I tutaj powinno się jakoś w miarę szybko przechodzić i myślę, że dojdziemy dość szybko do tego Kematu. Wiem, cały czas mam wykonywać jakieś zadania dla gildii, nie dla gildii, w sumie nawet nie dla gildii, bo jeszcze tam mam inne takie do wykonania, no choćby do tego bóstwa też, właśnie, tego bóstwa w Markarcie. Pamiętacie chyba, mam nadzieję, że pamiętacie. Tutaj, zobaczcie, tu się zabawiało mną jakieś teatryczne bóstwo rozkoszy. Tam jest jakieś tej dominacji. Cholera, te bóstwa normalnie nie mają co robić, tylko pomiatają mną na lewo i prawo, żebym przechodził po całym Skyrimie i zwiedzał te okolice.
W ogóle zobaczymy, nikt mnie nawet nie widzi. Sweet. Dobra, muszę zobaczyć, jak to jest w miarę daleko. Nie, no to jest już bardzo blisko. Dotarcie tam, widzicie, i dlatego warto zwiedzać mapę. Tak, to bym nie wiadomo, ile musiał teraz do niego iść. A tak miałem przynajmniej coś blisko. I jak widzicie, dotarcie tam nie jest trudne. Tu pewnie jakieś kraby. Nie kraby. Coś mnie zauważyło. O nie, 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 to tylko nie kot. Tylko nie kot, tylko nie kot. Zawsze koty. To jest największe zło tego świata. A, o, jak dostał, kurwa. Ale właśnie, muszę sobie doładować, wiecie co? Mój mieczyk. Gdzie ja go mam? Znaczy mieczyk, Jezus. Ten. Gdzie ja mam... Jak ja nie widzę mojego... łuk piorunów, no właśnie. Nie widziałem go. Dobra, doładujmy go jakimiś tutaj pomniejszymi, czymkolwiek. Muszę je powykorzystywać. Jeszcze oczywiście mniejszy klejnot, nie mam ich za dużo, ale zaklinanie mi wzrasta. Bardzo fajnie, dobra, wzrosło wystarczająco. Weźmiemy sobie skórę, moją strzałę. Okej, no i będziemy iść gdzieś tam dalej. Zaraz przekonamy się, co możemy w sumie właśnie tam spotkać. Bo ta jaskinia, już się do niej zbliżamy powolutku, dlatego może już zacznę się skradać, wiecie, zawsze gdzieś tam z oddali już mógłby mnie ktoś zobaczyć. W sumie to nie, mogą być przy jaskini, przy wejściu do jaskini. O, jest wejście do jaskini, nie widzę tutaj nikogo przy niej. Ale jakbym kogoś słyszał. Ktoś mnie wykrył, zaś mnie nikt nie widzi. Ej, czy kto mnie mógł wykryć? Ja tu nie widzę nikogo. Albo jestem ślepy całkiem. Ej, ktoś mnie widzi. Znaczy teraz już mnie znów nie widzi, ale... I znów w ukryciu. I znów wykryto, teraz jest długo wykryto. No gdzie ty jesteś? Jezu, dobra, czekajcie, wczytujemy. Jak się kolej zakamuflował, ja go zupełnie nie widziałem, taki ciemny w takim miejscu. Dobra, zaraz go sprzątniemy w prosty sposób. No, dobra, czekajcie, on jest tam? Tak, ty jesteś tutaj. Dobra, i gin. No i pięknie, tak się właśnie zabija, moi drodzy, po cichu, jeżeli byście nie wiedzieli. Wszyscy się śmiali, że ja nie będę w stanie być cichym zabójcą, ale ja się uczę. Ja się uczę i to dość szybko. Złoto, wytrych, nic cennego, innego, dobra, kolejny sejwik. Jesteśmy w przynoże Schulera. Jak mówię, tutaj pewnie, skoro ten koleś nas tak bardzo ostrzegał, to rzeczywiście jakieś tutaj mnóstwo, ale to mnóstwo niebezpieczeń zczyha na nas, na lewo, prawo, do przodu, do tyłu, z góry, z dołu, wszędzie pewnie. A, no ale cóż... Jestem gotów na wszystko. Tylko ty. Cicho. Cicho, Lydia. Ci. O. Aha. A to są jacyś inni? Aha, nie, to są jacyś ich najemnicy. Dobra. O, jak dostał. O, kurwa. O, czekajcie, spowolnijmy czas. Póki mnie nie widzi, też może zginąć. Pięknie. Judy, cichy zabójca. Najpotężniejszy, jak widać tutaj, wojownik. Krasnoludzka strzała, nic cennego więcej. Ale jak mówię, bardzo mi się podobał sposób, w jaki ich wyeliminowałem. Ty będziesz miał na pewno strzały stalowe, mogą być cesarski łuk średni. Okej. Gdzie tu jest wejście, powiedzcie mi? A ty, Lydio, cichutko, cichutko. Ty tu jesteś po to, jeżeli mnie wykryją, to już mają się skupić na tobie. I tylko po to jesteś. Dobra, mamy tutaj coś? Tak, tak można się było spodziewać. Jakiś zwój przywołania Atronacha burzy. Jeszcze nigdy chyba burzy nie spotkałem. Ognia, lodu, to tak, ale burzy? Chyba nie. Dobra, widzę kolejne miejsce, do którego mogę przejść. Muszę na pewno przejść tą drogą. Będą tu jacyś kolejni. Już widzę kolejnych, bardzo dobrze. Trzeba obczaić. Pamiętajcie, na początku zawsze obczaja się, w jakich miejscach można spotkać. O cholera. No proszę, Lidio, ty głupia babo. Ty to zawsze jesteś. No już zabij go, zabij go. No ale zobaczcie, no i to jest o to chodziło z pomocnikiem. Ona się tu gdzieś dała łatwo wykryć i koniec. Ginie. Nie, czekajcie, muszę spowolnić czas, żeby gościa trafić chyba. Bo też jest jak widać łucznikiem, ale o, już ginie, pięknie. No i widzisz, Lidio, kolejny raz proszę. Jak mówię, żeby być po cichu, to jesteśmy po cichu. A nie, ty się rzucisz zaraz, bo mnie nie wykryli, to je ją wykryli. Tak jest życie z pomocnikiem. Zaraz wrócimy się zobaczyć, czy w tamtym miejscu nic nie zostało. Na razie trzeba sobie wziąć trochę strzału i tyle. Dobra, czy tu nie ma jakiejś, wiecie, jest tu jakaś ślizga, czasobie jedli, czyli raczej nie ma
nie wiadomo czego. Nie chcę mikstury kondycji. Ja tu raczej z mikstur... Co, ja nie mogłem przejść? Jakoś dobra, już mogę. W ogóle myślałem, że to będzie bardziej niebezpiecznie. Oni są słabi. W ogóle zastanawiałem się, czy sobie nie zwiększyć poziomu gry. Aczkolwiek nie wiem, jak to z tym będzie. Czekajcie, dobra. Najpierw bym chciał załatwić tego gościa, tylko niech on się ustawi. A potem tego... O, jeszcze jest na górze, okej. Okay. Już widzę trzech przeciwników. Dobra, może trafię cię w ten sposób. O, ich jest więcej. O! O! Teraz wy. Pięknie. Oj, oj, oj. No, tutaj już mnie wykryliście. O, jak dostał. Super, czekajcie. Tam jeszcze ktoś był. Nie widzę gdzie, no to zajmę się tym. Gin. Okej. Ale tu jest jeszcze ktoś. Był do góry, wydawało mi się. Dobra, zaraz się nim zajmiemy. Zaraz znajdziemy gościa. Na razie, o, orkowe strzały miał. Super. Orkowy sztylet nawet. Czekajcie, krasnoludzkie to są te moje, które musiałem pewnie w niego wpakować. O, już widzę, że ktoś tam idzie. Okej. Wow, i to idzie ich trochę. Pięknie, tak się ginie. O, nawet mają czterech, zobaczcie. Tego, gościa, co się magią posługuje. No jakie burżujstwo, nawet magia. O kurwa. O jejku, jejku, jejku. Czekajcie, czekajcie. Jezus, ale mi spada życie. Ej, właśnie, ostatnio wyczerpałem tyle miksturek zdrowia, że nie wiem, czy coś mam. Ja wziąłem zdrowia, tak? Tak. Ale no właśnie, trochę ich nie mam. Muszę sobie w nie trochę zainwestować. Co my tu mamy? Mamy tu coś jeszcze? Wywar zdrowia. Przywraca zdrowie o 40. Ha, no to się może przydać takie coś. Co? Co ty tam gadasz? Nie wiem, ale nie żyjesz. Tu jeszcze kogoś nie zabiłem, prawda? Właśnie, ucznika. No cóż, widać jednak, że może jednak poziomu sobie nie będę zwiększał, bo ja gram, jeżeli ktoś by nie wiedział, na tym standardowym, co jak się włącza Skyrima, od razu jest. Co, on zginął? Nie, on wleciał gdzie? A, tam jesteś. Ty szumowino. Dobra, zginiesz. Pięknie. Dostał cios krytyczny. W ogóle bandyta łupieżca. Czuję się trochę jak Diablo. Tam też byli łupieżcy, jeżeli pamiętacie, jeżeli Diablo 2 ktoś grał. Ale łupieżcy to nawet byli chyba... Nie, łupieżcy byli chyba tylko w Diablo 2. W Diablo 1 nie było. W trójce być może. Dawno nie grałem, nie pamiętam. Krasnoludzka strzała. No cóż, chciałem to robić bardziej po cichu. Nie zawsze wychodzi. No weźmiemy sobie to, aczkolwiek no te księgi są po to, żeby je w przyszłości posprzedawać, oczywiście. Dobra, ty będziesz miał złoto, wytrych, łuk, ale łuku nie chcę, chcę strzały. A jak jest ich trochę, o, jest tutaj przejście. No, słuchaj, Lydio, ja cię bardzo lubię, jesteś, znaczy może cię bardzo nie lubię, nie kłammy za bardzo, nie lubię kłamać, a ciebie, aha, Boże, przecież ja tędy przyszedłem. Słuchaj, mogłabyś mnie nie blokować. Tak właściwie to ona też ma... O kurde, no i zobaczcie, to jest właśnie życie z pomocnikiem. Zablokuje wam drogę i co? Nie przejdziecie. Ona też ma łuk, w sumie to bym sobie wziął kogoś, jakiegoś pomocnika znalazł. Nie mogę tego, aha, bo tu walnął tym lodem. Wziąłbym sobie pomocnika, który raczej posługuje się czymś innym, mieczem, aniżeli też strzałami. Bo jednak ja z łuku, ona z łuku, to trochę taki średni duet. Nie lubię duetu łuczników, raczej jeden łucznik, drugi właśnie na bliski dystans. No i zobaczymy. Tu pewnie na górę zaraz wejdziemy. Oni musieli zlecieć, więc tu już pewnie ludzi nie ma. Jak usłyszeli mnie, że jestem tam gdzieś. Ale może znajdziemy tu jeszcze coś ciekawego. No oczywiście żadnych warzyw nie chcę. Nie, tu chyba też nic ciekawego nie ma. Więc idziemy sobie dalej, zapisujemy dalej. Jak mówię, chciałbym wykonać to zadanie dzisiaj, a potem, jak mówię, zająć się czymś. Może właśnie dla tego bóstwa kolejnego dendrycznego. A potem dopiero dla gildii złodziei. Cholera, chciałem wykonać szybko. W ogóle, czy to są pułapki? Nie, no tak. Sidła na niedźwiedzia. Ale ja oczywiście nie aktywuję pułapek, bo mam tą swoją zdolność. Jestem taki lekki, taki szczuplutki. Więc mi to nie grozi. O, wchodzimy do wód termalnych. Co my tu mamy? Mamy wodospadzik. Udało ci się dowieść swej siły. Nie przelewajmy już krwi. O, tak? Dobra, to nie przelewajmy. O, zabij Kematu albo porozmawiaj z nim. Porozmawiajmy z nim. Czemu nie? To jest trochę ryzykowne, bo on ma... Nie, o cholera, ich jest tu dużo. Ale dobra, porozmawiajmy z nim. Tak? Przysłano mnie z zadaniem zabicia cię. Naturalnie, a wysłała cię... Jak ona się teraz każe zwać? Shazra? Sadia? Któreś z tych imion, mam rację? Odwołała się do twojego honoru? Twojej chciwości? A może
bardziej podstawowych potrzeb, to nie ma znaczenia. Z pewnością przekonała cię, że to ona jest tu ofiarą, ale czy wiesz, dlaczego ją ścigamy? No, w sumie, no powiedziała, ścigacie ją jako zabójcy. Mam cię zabić, tak zrobię, no dobra, ja chcę dowiedzieć się, może rzeczywiście ona mnie okłamała, wiecie, nie wiem, w sumie, teraz się może dowiemy. W każdym razie, Sadia mi powiedziała, ścigacie ją jako zabójcy. Zabójcy? Nic bardziej mylnego. Sadia, jak każe się nazywać, jest poszukiwana przez najważniejsze rody Tanet za zdradę. Naszym zadaniem jest dopilnować, by odpowiedziała w Hammerfell za swoje zbrodnie. Możesz nam w tym pomóc. W ten sposób nikt więcej nie ucierpi. No dobra, ale skąd ja mam wiedzieć już, kto mówi prawdę, tak wiecie? Bo już nie wiem, kto mówi prawdę, a kto nie. A jakie przestępstwo w takim razie popełniła? Sprzedała miasto altmerskiemu dominium. Gdyby nie ten nóż w plecy, Tanet poradziłoby sobie w czasie wojny. Inne szlacheckie rody odkryły jej zdradę i musiała salwować się ucieczką. Chcą ją ująć żywcem. W Hammerfell wciąż silny jest opór przeciwko dominium i wielu chce, by sprawiedliwości stało się zadość. No wiecie co, trochę mnie przekonał. No dodatkowo tych mnóstwo gości, którzy tutaj stoją z tymi szablami, też mnie przekonuje, ale nawet nie o to chodzi. Po prostu trochę mnie przekonał i rzeczywiście może ona mnie okłamała. No nie wiem, ale co mam zrobić w takim razie? Ufa ci. Przynajmniej do pewnego stopnia. Nasłała cię na nas i nie ma powodów podejrzewać, że zmienisz zdanie. Przekonaj ją, że jesteśmy na jej tropie i że musi uciekać. Potem doprowadź ją do stajni, nieopodal Białej Grani. Będziemy czekać, by ją pojmać. Z chęcią podzielę się częścią nagrody za jej schwytanie w zamian za twoją pomoc w doprowadzeniu jej przed oblicze sprawiedliwości. Dobrze, zrobię to. Dobrze. Będziemy czekać przy stajniach. Dobrze będzie wrócić wreszcie do domu. Powiem wam tak. Tak naprawdę nie wiem, komu mam ufać, no ale koleś mnie w miarę przekonał. Tyle muszę powiedzieć. Dobra, co mamy w tym kuferku? Mamy złoto, zwój, burzy kolejne, a to idzie sprzedać. Jakie drogie. Naszyjnik odporności na ogień. O, to bym sobie założył nawet. Ale dobra, tu jest jakieś szybsze wyjście, zgaduję. Pewnie na pewno jest tu jakieś szybsze wyjście, bo to byłoby aż trochę dziwne. Gdzie ja mam iść, żeby stąd wyjść? Chciałbym w końcu rozwiązać ten wątek tego, co tutaj się dzieje, bo jak mówię, ja nie wiem, kto tu mówi prawdę, kto tu nie mówi prawdy. Żelazna strzała, okej, okay. Kolejna żelazna, aha, to są żelazne strzały. Jest jakiś tam łuk, ale słaby. Dobra, którędy mam iść? Gdzie się mam kierować? Tędy muszę wyjść chyba, bo tędy przechodziłem, wiecie, tylko spadłem. Tak, tu zaraz koło wyjścia mnie nakierowało. Chcę się dowiedzieć, kto mówi prawdę. Gorzej, jak mnie oszukali oni, ale ja już nie wiem, raz... Znaczy, oni mnie za pierwszym razem nie oszukali, powiedzieli, że po prostu ścigają i już. I tak już jest. Jaskinia, ciekawe, co jest w środku. Lydio, czy ty jesteś pierdolnięta? Właśnie w niej byliśmy, ty idiotko. Dobra, nie będę rozwodził się nad, wiecie, inteligencją Lydii, ale jest naprawdę dziwna. Już widzę, że już ma coś z głową, już chyba za bardzo oberwała. W ogóle ten koleś fajnie zareagował. Zabiłem tylu ludzi, ale nie, no to w sumie nie byli jego ludzie, to byli chyba zwykli najemnicy, a nie ci altmerscy. Chociaż pewnie niektórzy to byli ci altmerscy też. Dobra, saveik zrobiony, mogę lecieć dalej, szukać tej całej, już nie pamiętam, jak ona się nazywa, używa tylu imion, że tego nikt nie spamiętam. No ale jak mówię, najgorsze jest to, jeżeli to ona mówiła prawdę, a ci wymyślili na szybko historyjkę, ale nie chce mi się w to wierzyć. Skyrim nie jest chyba aż tak rozbudowany, żeby mnie aż tak wychujać. Gdzie ona jest? Tu muszę iść? A nie, co jest wyjście do Białej Grani z powrotem. O Boże. A zaś ty. Co się odwrócę, to ona za moimi plecami. Trochę strach. Naprawdę, Lydia jest schizowa. Muszę sobie znaleźć jakiegoś faceta, bo Lydia po prostu jest schizowa. Wiecie, jeszcze jest pieprznięta na głowę. Powinniśmy iść tam. Nie było nas wcale przed chwilą w tej jaskini. Czekajcie, gdzie ona jest, jasna cholera? Dobra, ona jest tam na górze, czyli tutaj muszę wejść i ona gdzieś tam będzie. Okej, czekajcie. Tu jesteś, no. Poszukujecie, moja droga Sadio. Oczywiście. Nie udało mi się ich pokonać. Idą po ciebie. Co? Teraz? Myślałam, że nie mogą wejść do miasta. No, znaleźli drogę do środka. Musimy się stąd zabrać.
Ale dokąd pójdę? Nie mogę ciągle uciekać. W stajniach czeka na ciebie koń. Dopilnuję, by nic ci się nie stało. Po tym wszystkim znowu mam się spakować i odejść? Wierzę ci, jeśli uważasz, że to jedyne wyjście. Nie traćmy czasu. O cholera. Najgorsze, jeżeli to rzeczywiście, wiecie, okaże się, że to ona mówi prawdę. Ja już nie wiem, kto mówi prawdę, a kto nie. I to jest właśnie ciekawe w tym całym odcinku, że tego nie wiadomo. Tu jest jakiś Simir, tańczy jakiegoś breakdance'a. Nie interesuje mnie to. To jest tam znów jakiś koleś śpiewa. Strasznie nie lubię słuchać, jak oni śpiewają. To jest tak strasznie irytujące. Znaczy, to dziwnie brzmi po prostu. Dobra, czekajcie, zapiszmy sobie. I teraz kierujmy się gdzieś tam dalej. Kto wygląda dość blado? Ja wyglądam dość blado. Ja jestem ogólnie taki szarawy. Wyjdziemy stąd i dowiemy się, co tam będzie się działo. Jestem naprawdę ciekaw, słuchajcie. Dawno już nie byłem tak ciekaw, ale dzisiaj jestem bardzo ciekaw. Dzisiaj w ogóle wiele się dzieje. Spotkaliśmy w końcu kolejne deletryczne bóstwo. Dodatkowo teraz ta zabawa z nią. Nie wiadomo, czy ona mówi prawdę, czy ona nie mówi prawdy. Gdzie ty jesteś? Będziemy schodzić rzeczywiście ładną dróżką, a nie jakoś tak, no dobra, zejdziemy normalną dróżką. Choć, żeby to jakoś w miarę ładnie wyglądało. Bo te stajnie, jak wiecie, są już tutaj, tu obok. No boję się tylko, że ona mówi nimi prawdę, a ja ją wychujam. Wtedy by już do mnie się nigdy nie odezwała. Ale ja nie wiem, co się dzieje i to jest najlepsze. Żadnych spoilerów. Jak mówię, nagrywanie do przodu czasem jest o tyle fajne, że nie ma spoilerów i nic się nie zepsuje mi rozgrywki. No jak wiecie, niektórzy widzowie już tak robią, że niestety spoilerują. Czego ci potrzeba? A nie, dobra, to ja nie mogę z tobą gadać. Chodź tutaj, zobacz. Zobacz, jak się zdziwisz, maleńka. Zobacz, jak się zdziwisz. Oj, oj. Wreszcie się spotykamy, moja droga pani. Co to jest? Co ty robisz? O, daj spokój. Chyba nie roiło ci się, że możesz manipulować ludźmi bez końca. Kiedyś twoje szczęście musiało się wyczerpać. O cholera! Co to za czar? Nie wiem. Porozmawiajmy z tym Kematu. Zabierzemy teraz naszą drogą przyjaciółkę z powrotem do Hammerfell, gdzie zapłaci za swoją zdradę. Okej, a nie stanie jej się krzywda? Znaczy zgaduję, że pewnie ją tam zetną, ale nie wiem. Nie w czasie podróży. Po dotarciu na miejsce nie ja będę decydował o jej losie. A jeśli chodzi o ciebie, to chyba jestem ci winien część nagrody, prawda? Cóż, oto twoja dola. Wydaj ją mądrze. Nie daj się zwieść pięknym twarzyczkom. Stać cię na więcej. O, dziękuję. 500 zł, nawet niezła nagroda. No zobaczcie, mogę z nią rozmawiać? Nie. No i tak jak myślę, wydaje mi się, że wykonałem dobrze to zadanie, że rzeczywiście to ona kłamała. Jednak, a nie ja. Czemu nie mogę, gdy są w pobliżu wrogowie? Co są w pobliżu wrogowie? Ja chcę się szybko udać, no co, muszę jeszcze raz tędy wchodzić, bo chcę iść do białej grani, słuchajcie. No co, mogę już tam, wiecie, żebym się po prostu od razu pojawić w mieście, nie mogę. Co za... Ale właśnie, bo może... Zaraz, jeszcze ktoś mnie tu obserwuje? Dobra, jestem w ukryciu, więc chyba mogę. Nawet nie tutaj, tylko od razu do smoczej. Czemu? Przecież nie ma wrogów w pobliżu. Zwariowaliście... Bo chciałbym, wiecie co, zarobiłem troszkę kasy, ile ja mam w sumie kasy? 827. Ulepszyć sobie domek i zobaczyć znów, co tam ciekawego mi się w nim pojawi. No mogę już? Tak, mogę. No w końcu. Nie chce mi się chodzić aż tyle znów czasu, tyle tracić. Pójdziemy tego całego, nigdy się nie pamiętam, jak się nazywa tego, Averici, Pedici, Chujcimici, nie wiem, jak się nazywa. Jakoś tak. I będę chciał, żeby dał mi jakieś nowe dodatki do mojego domku. Jak mówię, chcę ulepszyć mój domek, żeby wyglądał pięknie, ładnie i w ogóle świetnie. A czy to jest możliwe? Na pewno. No a jak mam 827 zł, to przynajmniej myślę, że z dwie rzeczy sobie kupię nowe. Czemu nie? Stać mnie? To robię. Dobra, czekajcie, jego tu nie ma. Ale on zwykle jest do góry i tam można by zrobić ten myk z kasą, o którym wam wcześniej wspominałem. Nie, nie ma go tutaj też. Ty, ej, gdzie on jest? Gdzie w ciało tego jakiś mały gówniarz? Który mnie nie interesuje. A to jest twój ojciec. Ej, mogę z nim pogadać? Nie. Dobra, czyli to jest jego ojciec, czekajcie. Tu jest ona, ta Irlet. Zbliż się do Balgrufa, a zginiesz. Tak? Ej, czekajcie, nie mogę się do niego zbliżyć? Nie mogę z nim pogadać? Mogę. Bogowie czuwają nad tobą podczas bitew. Dobra, dobra, ej, ja chciałem sobie upiększyć mój domek, a ja nie widzę tego gościa. Chamstwo, chamstwo, jeszcze raz chamstwo.
Dajcie mi go, ja naprawdę chciałem ulepszyć swój domek, a tutaj nie mam takiej możliwości. No ten to wiadomo, ten to sobie tutaj siedzi, niech sobie siedzi. A ty kim jesteś? To absurdalne, że w tym zapchlonym mieście... Tak, słodkich bułek, jeszcze czego? Jeszcze czegoś byś chciała? Czekajcie, mogę tu wejść? Smocza wielka galeria. Wow, jeszcze tutaj nigdy nie chodziłem, w sumie może się kiedyś wybiorę. Kwatera Jarla. No to do Jarla też nie chcę wchodzić. Naprawdę chciałbym znaleźć tego całego cwaniaczka. Nie ma tu jakichś cennych ksiąg, które mogę przeczytać, co coś mi dają? Raczej nie. A tutaj? No tutaj też go nie będzie. Nie wiem, co się stało z tym gościem, u którego można upiększać sobie wszystko. Tak, tak. No cóż, dobra, słuchajcie. Widać, nie dane jest mi dzisiaj upiększyć mojego pięknego domku. Nie będziemy bawić się w Simsy i te sprawy. Natomiast powiem tak. To tyle, moi drodzy, będzie już na dzisiaj. Wykonaliśmy kolejne bardzo fajne zadanie. Mi się wszystko podobało, było naprawdę bardzo fajnie. Natomiast w kolejnym odcinku myślę, że będziemy wykonywać zadanie dla tego kolejnego detrycznego bóstwa z tego Markartu. O, z Markartu. Musimy znaleźć tego gościa, co był tam poszukiwanego. Wiecie, tam co byliśmy blisko tego smoka, ubijaliśmy. Ale dobra. To tyle na dzisiaj. Tak więc, jeżeli Wam się podobało, nie zapomnijcie już teraz ocenić, skomentować, zasubskrybować. My widzimy się już wkrótce. Tak więc... Cześć i czołem, moi drodzy, i narka.